Brzoza, zapomnij o sobie, byś przypomniała sobie o sobie. Nie ufaj sobie, byś mogła zaufać sobie. Przestań słuchać, a usłyszysz. Zaśnij, by się obudzić. Po to tu jesteś. Nie ufaj nikomu, byś mogła zaufać sobie. Jesteś sobą. Niczego nie traktuj poważnie. Zielone światło przynosi ukojenie. Tylko gdy urośnie na ziemi, nastanie pokój. Istotą przetrwania jest bycie sobą. Otwórz się na siebie, a będzie ci dane. Zapomnij o bólu i o wojnach. Zamknij oczy, byś zaczęła widzieć. Zamknij oczy i zmień się. Unieś się ponad siebie poprzez własne serce. Brzozy pomagają ludziom uporać się z chorobami fizycznymi. Wspierają one uruchomienie współczucia także dla samego siebie i aktywizują proces leczenia. Mają umiejętność brania na siebie chorób ludzi i zwierząt. Brzozom warto podziękować dobrym słowem, gdyż jest to rodzaj zapłaty za ich pracę, by nie chorowały same po kontakcie z chorym. Obdarzają dobrym samopoczuciem. Pomagają zrównoważyć pierwiastek męski i żeński w sobie. Amulety z brzozy chronią przed złymi duchami. Kładziono je w dawnych czasach w kołyskach niemowląt. Czytała Izabella Bukowska.